no musi, nie? I wonder if the end is getting closer. I wonder if they even fucking notice. I wonder if all of this self-loathing that I feel can be healed by the words of a poet. Do you remember when we laid awake for hours counting sheep to help us sleep? But in the end they were devoured by the questions that we offered to the cosmos. We were lost and falling through black holes into lands unforgotten. I was scared that those nights would end, and in the morning we would no longer be friends. I was scared that those nights would end, and I would never be understood again. I wonder if the end is getting closer. I wonder if they even fucking notice. I wonder if all of this self-loathing that I feel can be healed by the words of a poet. I said, I wonder if the end is getting closer. I wonder if they even fucking notice. I wonder if all of this self-loathing that I feel can be healed by the words of a poet. Siema, witam wszystkich nad wody. 9 październik, środa. Będziecie się dziwić na pewno, że siedzę tutaj w wodzie z łopatką w ręce. Nie jestem na zasiadce, ale przyjechałem dzisiaj ogarnąć sobie miejscówkę i troszkę ponęcić, bo będziemy w piątek robić zasiadkę tutaj, praktycznie 11 października w piątek, 11, 12. 13 będziemy tu siedzieć praktycznie na weekend. Wczoraj tutaj byłem, też nęciłem, jestem dzisiaj drugi raz. Jutro też mam zamiar przyjechać w czwartek i ponęcić. I tak na szybko wam pokażę, czym wczoraj nęciłem. Wczoraj dosłownie kulki, widać? Kulki i pelet, mniej więcej tak na grubo, tylko troszkę było więcej, połowę tego wiaderka. A dzisiaj zrobiłem trochę mniej, ale wziąłem trochę drobnego ze sobą materiału, ziarna. Mamy tutaj kukurydzę, jak widać, konopie, tygrysi orzech, pszenica. I zaraz pójdę nęcić miejscówkę. Więc tak pokrótce chciałem wam powiedzieć, co się dzieje, co się szykuje. Więc zobaczymy się w piątek, albo jeszcze jutro zobaczymy.
Siema, 10 października, jesteśmy znowuż na miejscówce, trzecie nęcenie, ostatnie nęcenie przed pierwszą jesienną zasiadką na rzece Izar. Jak widać, mam tu trochę kulek, bo wczoraj poleciałem trochę grubiej materiałem z ziarnami i tak dalej, tu mam trochę kulek dzisiaj. Do tych kulek pójdzie 5 puszek kukurydzy konserwowej. To sobie tutaj wsypię i donęcę jeszcze dzisiaj ostatni raz tą miejscówkę. Tylko mam nadzieję, że dzisiaj tam dojdę, bo woda poszła do góry strasznie, ale mam nadzieję, że tą kantą brzegu jakoś tam z poświęceniem dojdę i przynęcę jeszcze dzisiaj ostatni raz. No i to było na wszystko. Ja powrzucam sobie te wszystkie puszki, wymieszam, doleję trochę likwidu i będę szedł pomału nęcić, bo mi się trochę uśpieszy, bo już przed godziną 6 jest i chciałbym się ogarnąć w czasie, bo przez te 3 dni praktycznie nęciłem o tej samej godzinie, wpadało coś do wody, jak chodzi tu o kulki, pelety i kukurydzę, więc będę musiał szybko iść, a czeka mnie parę metrów czy kilkadziesiąt metrów przeprawy, kurde, po wodzie, więc chyba był spław, jak się nie mylę, nie widzicie tego, bo teraz nie wiem, czy to kaszka, ale raczej to był spław, więc prognozy pokazują, że coś się tutaj dzieje w tej wodzie po tych 2 nęceniach, więc nie będę przedłużał, idę nęcić i jutro widzimy się na pierwszej jesiennej zasiadce, więc elo, do jutra. Cześć! Siema, właśnie dopłynęliśmy. Jak widzieliście na początku materiału filmowego, jak już wiecie i zauważyliście, że miejscówka była donęcana 3 dni. Właśnie teraz płyniemy ustawić haboje sobie na tej miejscówki, gdzie było donęcane.
byliśmy tutaj na tej miejscówce w okresie letnim. W okresie letnim w czerwcu trafiliśmy na tarło i wyjechaliśmy tutaj stąd po weekendzie praktycznie bez brania. Nie udało nam się złapać ryby. Przegraliśmy walkę z karpiami. Dzisiaj jest 11 października, piątek. Pierwsza zasiadka w jesieni, czy na jesień, jak to woli. Udało się wyjechać. Co do pogody. Ostatni tydzień praktycznie był zimny. 10-12 stopni za dzień. Obfity deszcz padał. A dzisiaj praktycznie pogoda od wczoraj przestało padać. Jak jeszcze byliśmy nęcić, przestało padać. I dzisiaj już jest piękny słoneczny dzień. I ma tak praktycznie zostać przez najbliższe 4 dni. Temperatura podskoczyła o 6-7 stopni do góry. Dzisiaj mamy właśnie teraz około 17 stopni, a jest godzina przed trzecią. Co do dzisiejszego dnia. Ciśnienie mamy 1020. Wiatr lekki z południa wieje. No i myślimy, bo jesteśmy razem ze Sewkiem. Jutro dojedzie Luki. No mamy nadzieję, że te 3-dniowe nęcenie przyniesie może jakiegoś pipsa, czy jakąś rybkę na macie. Teraz, tak jak już mówiłem, jedziemy ustawić sobie haboje i potem spłyniemy, będziemy robić wędki, wywózkę. No i potem będziemy rozbijać obozowisko. No i jak da jeszcze dzisiaj czas, to się do Was odezwę. Może z rybą na macie. A jak nie, to dam Wam relację jutro zaraz rana, co się wydarzyło. No więc to by było na tyle. Muszę się wziąć teraz za pracę. Więc do usłyszenia. Elo, trzymajcie kciuki. Cześć. Siema, za 15:05. Właśnie jestem przy pierwszej bojce. Będziemy spuszczać zestaw i opowiem wam krótko, co się wydarzyło, nie? Normalnie mnie zrobili takiego balona, bo myślałem, bo jak mówiłem wam wcześniej, że Luki przyjedzie jutro dopiero, nie? A ze Sewerynem uknuli plan i ja nic nie wiedziałem o tym, nie? Jeszcze wam się przyznam, że on w ogóle przyjedzie i wam się przyznam, że zapomniałem, kurde, echosondy wziąć ze sobą, nie? I teraz jakieś pół godziny temu przyjechał Luki. Właśnie siedzi ze mną tutaj już na pontonie i przywiózł mi siema. Przywiózł mi echosondę i jestem taki szczęśliwy, nie? Dobrze, że ten rewir tutaj, ten rów tutaj, gdzie spuszczamy w te głębokie miejscówki, dobrze, że mniej więcej zapamiętałem z tej ostatniej miejscówki tutaj, co byliśmy w czerwcu, co te tarło trafiliśmy, co wam opowiadałem wcześniej. Jestem naprawdę szczęśliwy, bo jutro ją podłączymy, bo już dzisiaj nie będziemy jej podłączać, jutro podłączymy i zbadamy jeszcze teren. A teraz, dobra, jest przed piątą, nie będę się rozgadywał. Jest przed piątą i chciałem wam pokazać zestaw, który będziemy spuszczać. Dawaj go, Luki, tutaj, pokaż go tutaj troszkę. O, tak tutaj widzicie, jest bałwanek, PVA, siatka i lecimy, będziemy to teraz spuszczać pod tą habojkę tam. Zaraz tam podjadę i ogarniemy ten temat. Dobra, spuszczaj. Poczekaj, ci pokażę, gdzie. Dobra, właśnie spuszczamy zestaw. Dobra, spuszczaj. Nie w tą gałąź, kurwa. Dobra. Tam jesteśmy ponownie z drugą wędką. Tu mamy tak samo bałwanka PVA 20 i 15 pop-up na D-rigu, zestaw przypon w otulinie.
i lecimy z tym do wody. Dobra, Luki, spuszczaj. Wiesz, gdzie? Czekaj, zaraz tam kulkę rzucę. O! Dawaj, obróć się. Tutaj, pa. Tu go zrzuć, o. No. Dobra. Siema. Zasiadka dobiega do końca. Będziemy zaraz się zbierać. Co do zasiadki. Warte było poświęcenia 3 dni i nęcenia, bo woda nam oddała pięknego karpia golca 9-kilowego. Co do zasiadki jeszcze mieliśmy praktycznie 2 brania na bałwanki. Pierwsze branie było 19:10. Udało nam się jednego wyciągnąć, a krótko po północy mieliśmy drugie branie, ale rybka się niestety wypięła, więc wydaje mi się, albo uważam zasiadkę za udaną, bo wszystko sobie tak wymyśliłem, ponęciłem, jeździłem, poświęciłem się i jak mówiłem, woda nam dała rybkę piękną. Teraz wam ją pokażę i będziemy kończyć zasiadkę, więc pozdrawiam wszystkich i do następnej zasiadki. Rybka wzięła na kulkę 20 z podbitym 15 pop-up śliwka, a kulka była 20 citrus. Mieliśmy 2 strzały praktycznie na te same kulki, na te same zestawy. I jedna rybka wylądowała w macie, tak on tutaj wygląda. Piękny golec z rzeki Izar. Jedno kucie moje. Jestem zadowolony. Pokażę wam go z drugiej strony i będziemy go męczyć, będziemy wypuszczać. Piękna rybka. Tak, tak, spokojnie, spokojnie. Żywiutki, w worku trochę siedział, a teraz go tutaj macie, tak wygląda. No i tak będziemy kończyć tą piękną rybą, te piękne chwile nad wodą, więc pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, nie będę się powtarzał. Do usłyszenia, elo, widzimy się znowuż nad wodą. Jak dobrze pójdzie, to za 2 tygodnie tutaj na tej miejscówce znowuż, a jak nie, to poszukamy swoich sił na stawie. Więc elo.